Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor TV. Zapraszam do kolejnego odcinka Geek Factor News. Tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, w ogłoszeniach parafialnych po pierwsze przypominam o ciągle trwającym konkursie na grę roku i dziecięcą grę roku organizowanym przez Game Troll TV. Ogłoszenie wyników nastąpi za niecałe dwa tygodnie, 23 kwietnia na konwencie Rzuć Kostką. GameTroll zorganizował na Facebooku wydarzenie, zapraszam Was bardzo gorąco do tego, żebyście się tam dołączyli, pojawili się i będziecie mogli oczywiście zobaczyć, kto wygra nagrodę. Do tego czasu oczywiście możecie cały czas głosować na najlepszą grę i najlepszą grę dziecięcą. Z takich ciekawszych newsów związanych z tą nagrodą i z samą kostką jest taki fakt, że ja tam będę. Owszem, bilety już zakupione, więc oficjalnie całą sobotę, niestety tylko sobotę, ale całą sobotę od 10 do 18 będziecie mogli się ze mną zobaczyć na kostce, więc jeżeli jesteście z Warszawy albo z okolic Warszawy, zapraszam na kostkę, wpadnijcie, pogadamy sobie, pogramy, może w coś przybijemy piątkę i będzie w ogóle fajnie. Więc to jest tak, gra roku, w opisie tego filmu, mam nadzieję, że nie zapomnę, tym razem umieszczam link do głosowania. Kolejnym newsem jest to, że wydawnictwo Baldar, tutaj nasze lokalne mistrzowskie wydawnictwo z Gdańska, rozpoczęło kolejną kampanię na Wspieram To. Tym razem chcą wydać w Polsce grę La Cosa Nostra. La Cosa Nostra jest to gra mafijna, opinie zbiera jak na razie całkiem niezłe i jakby kampania dopiero co wystartowała. Poniżej macie adres, na który możecie wejść, żeby tę grę wesprzeć i ją uzyskać. Jest tam po jeszcze bardzo sensownych cenach do uzyskania. A słuchajcie, tak w ogóle, tu chciałem Wam zwrócić uwagę, że zbliża się nie lada okazja, mianowicie za bardzo niedługo miną dokładnie 2 lata, odkąd ten kanał wystartował jeszcze w swojej pierwszej formie pod pierwszą nazwą iGFFACTV. I teraz zbliżamy się do tej drugiej rocznicy i oprócz tego, że się zbliżamy do drugiej rocznicy, to zbliżamy się do 200 odcinka, więc jakaś taka super podwójna okazja, 200 odcinków, 2 lata, będzie konkurs. Będzie konkurs, dodatkowo jeszcze na Facebooku naszym Geek Factorowym napisałem, że jeżeli chcecie w tym 200 filmiku zobaczyć coś wyjątkowego, mnie i Magota odgrywającą jakąś scenę, bo tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było, bo zarówno Magot, jak i ja mamy tam jakieś mini doświadczenia związane z aktorstwem, więc w sumie moglibyśmy coś takiego zrobić, chcieliśmy coś takiego fajnego zrobić, nie taki zwykły odcinek, gdzie siedzimy za stołem i ogłaszamy konkurs, ale też coś fajnego, więc jakbyście mieli jakieś pomysły na 2-3-minutową etiutkę, to napiszcie w komentarzach pod spodem. Może któryś nam się tak na tyle spodoba, żeby właśnie coś takiego zrobić. A konkurs będzie dużo nagród, bo już kilka wydawnictw zapowiedziało i potwierdziło mi, że będzie sponsorami tego konkursu. Mój stały partner Ale Planszówki również będzie jednym ze sponsorów. Zobaczycie, będzie się działo, będzie o co walczyć. To tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Zapraszamy do newsów. Newsy filmowe. Jak wiecie, zapewne będzie trzecia część Wolverina. Możecie też wiedzieć, że trzeci Wolverine, czyli solo film o przygodach Wolverina, będzie ostatnim filmem, w którym Hugh Jackman wcieli się w rolę naszego ulubionego mutanta. No, już teraz po Deadpoolu może dla niektórych drugiego ulubionego. Ale taka prawda, niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Hugh Jackman po prostu powiedział, że z dużą przykrością, ale musi się z tą postacią rozstać, ale planuje odejść na wysokiej nucie, więc no, trzymamy kciuki. Wiemy, że oprócz niego pojawi się w serialu Patrick Stewart, ale oprócz niego aktor Boyd Holbrook zagra główny czarny charakter. Niewiele o nim wiemy, oprócz tego, że jest chłodnym, kalkulującym szefem ochrony jakiegoś globalnego przedsiębiorstwa, które ma zamiar upolować i zniszczyć Wolverina. Sam aktor jest mi nieznany, ale któryś z Was mi kiedyś na kanale pisał, że jest fanem, polecał mi, nie wiem czy to był Adrian, czy ktoś inny chyba, polecał mi serial Narcos. I ten aktor gra podobno w serialu Narcos i jest z tego serialu bardzo znany. To nie jest ten pan na okładce, ale ktoś inny w tym serialu. Więc jeżeli znacie serial, kojarzycie aktora, on będzie czarnym charakterem, napiszcie mi co na ten temat myślicie, ja aktora nie znam, więc opinii nie ma. Druga rzecz, słuchajcie, Fast and Furiosa. Wspominałem o tym kiedyś, że są takie plotki, teraz to już jest potwierdzone. Charlize Theron zagra główny czarny charakter w najbliższej 8 części Szybkich i Wściekłych. Tak jest. Charlize Theron kontra Vin Diesel, The Rock i ktoś tam jeszcze. No po prostu... Tak już... Powiem szczerze, ta 7 część miała takie momenty, że zacząłem stwierdzać, okej, chyba pora odstawić te
sagę do szuflady, tak ten news sprawił, że niedobra, jednak jeszcze ją podtrzymajmy na wierzchu przez chwilę. To jest taki typowy film z gatunku guilty pleasure, ale no nic nie poradzę, ja je lubię. Lubię te filmy, zwłaszcza te ostatnie trzy części, 5, 6, 7, po prostu no podobają mi się. I to, że tam główny czarny charakter zagra Charlize Theron, to jest dla mnie rewelacja. Film zobaczymy w kwietniu 2017 roku. Kolejny news. Słuchajcie, zadebiutował trailer do Star Wars Rogue One, a właściwie Rogue One A Star Wars Story. Możecie zacząć zwiastun klikając tutaj. Ja osobiście jestem zachwycony. Naprawdę bardzo mi się ten zwiastun podobał. Reżyserem jest Gareth Edwards, który wyreżyserował Godzillę. Powiem szczerze, bardzo mi się podoba klimat. Bardzo mi się podoba klimat, który widać w tym zwiastunie. Z tych wszystkich planowanych filmów, nie jakby z głównego tego nurtu, tak, czyli nie z tej głównej sagi, z tych, żadnego epizodu, tylko z tych wszystkich filmów, które mają być w świecie Gwiezdnych Wojen jakby osadzone, to Rogue One jest jedynym, który jakoś mnie tak przyciąga do siebie pomysłem, że jest to historia tych rebeliantów, którzy ukradli plany do Gwiazdy Śmierci. To jest fajne, to jest dobry pomysł, to jest faktycznie historia niezwiązana z jakby z tą główną historią, którą też bym chciał zobaczyć, tak, ja do tego podchodzę. I teraz fakt, że to tak może wyglądać, jak wygląda na tym zwiastunie, mnie napawa nadzieją, ponieważ są kapitalne ujęcia, jest taki film, który, on nawet mógłby być kategorii wiekowej R, bo widać, że tam, że to nie będzie wesołe, to będzie mroczne i powiem szczerze, że jest parę takich tak zwanych, mówią tu money shots, czyli takich ujęć, które po prostu rzucają na ziemię i takim ujęciem jest chociażby to, jak na końcu wybiegają i te AT&T po prostu stoją, naparzają tam w nich. Świetna sprawa, ja jestem napompowany i nie mogę się doczekać gotowego produktu. Star Wars Story, Rogue One Star Wars Story. Kolejny news, Blade Runner 2. Blade Runner 2 będzie, nic już z tym nie zrobimy niestety. Ale słuchajcie, obsada się zapowiada całkiem nieźle, bo wiadomo, że wróci Harrison Ford, oprócz niego będzie Ryan Gosling, oprócz niego będzie Robin Wright Penn, a ostatnio ogłosił, sam zresztą aktor, że do obsady Blade Runnera 2 dołączy ten pan, czyli... I am Groot! Tak jest, Dave Bautista, który grał Groota w Strażnikach Galaktyki, będzie grał w Blade Runnerze. Kogo? Blade Runnerze dwójce. Kogo? Co? Nie wiemy. Ale będzie. Dave Bautista, bardzo fajny aktor, znaczy aktor, no powiem szczerze, mnie bardzo zaskoczył swoją rolą Draxa w Guardians of the Galaxy i uważam, że jest niesamowicie charyzmatycznym facetem i życzę mu powodzenia w samej karierze i mam nadzieję, że pokaże nam coś fajnego w Blade Runnerze. To było na tyle, jeśli chodzi o newsy kinowe, newsy telewizyjne. Słuchajcie, Sherlock, czwarty sezon, nie uwierzycie, zaczęli to kręcić. W końcu, po tylu latach. W tym roku wyszła ta Abominable Bride i teraz niedawno ruszyły zdjęcia na planie czwartego sezonu Sherlocka. Może to oznaczać, że zobaczymy go w 2017, w styczniu jest szansa na to. Tak, bo zawsze w styczniu to wychodzi, więc jest szansa, że skoro teraz zaczęli kręcić, to na pewno skończą i będą mieli zmontowane do stycznia, tak mi się wydaje. Więc jest, trzymamy kciuki i no jeszcze tylko zaledwie, słuchajcie, 10 miesięcy nas dzieli od nowych... 10 miesięcy? Dobrze powiedziałem? 9 miesięcy. Tak, 9 miesięcy nas dzieli od nowych przygód Sherlocka Holmesa. A nowe przygody Sherlocka Holmesa z tą obsadą Benedict Cumberbatch i Martin Freeman to jest zawsze coś mile widzianego, przynajmniej moim zdaniem. To jest jeden z najlepszych seriali kryminalnych w historii telewizji. Kolejnym newsem The Defenders, to jest news, który sobie w tej chwili zapisałem sobie nawet długopisem tutaj, ponieważ to się, o tym przeczytałem sobie przed chwilą, jest poniedziałek 20 po 20 i proszę was, Charlie Cox, który gra Daredevila teraz ostatnio na Netflixie, powiedział, że mają zamiar zacząć kręcić The Defenders już teraz w tym roku, pod koniec tego roku pewnie, co jest super, jeżeli nie wiecie o co chodzi, Marvel i Netflix się tutaj spartnerowali, żeby dać nam cztery seriale o czterech bohaterach, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Daredevil przed chwilą minął drugi sezon, wow, rewelacyjny, myślę o tym, żeby zrobić recenzję, chcielibyście ją zobaczyć, napiszcie, że chcecie zacząć recenzję, to nakręcę recenzję drugiego sezonu Daredevil. Oprócz tego Jessica Jones już była pierwszy sezon świetny, nie wiem czy nawet odrobinę nie lepsza od, no może nie lepsza, ale na tym samym poziomie co Daredevil. W tym roku będzie Luke Cage, już jest praktycznie nakręcony, a Iron Fist mają też zacząć w tym roku kręcić. Więc no, jeden co brakuje to The Defenders i wiemy już, że The Defenders, czyli ten serial, jeden miniserial, w którym oni wszyscy się zbiorą w jeden, na te kilka odcinków razem, będą jedną ekipą walczącą, takie mini Avengers. Oni go zaczną kręcić pod koniec tego roku. Biorąc pod uwagę, że Iron Fist też mają zacząć kręcić w tym roku, to ja podejrzewam, że będzie tam bardzo mała przerwa pomiędzy Iron Fist a The Defenders. Tak obstawiam.
Nie wiem, ma być drugi sezon Jessica Jones, ale szczerze wątpię, żeby oni z drugim sezonem zdążyli przed The Defenders. Ale to też jest totalne moje zgadywanie, nie mam bladego pojęcia, że tak będzie. To by było na tyle, jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do Q&A. Q&A, kochani, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie mi pytania w komentarzach i ja na nie odpowiadam za tydzień. Więc tak, pierwsze pytanie. Piotr Maziarz. Pierwsze napisałeś Hardcore Henry, rozwala system, polecam. Magot dzisiaj mi o tym mówił. Rozmawiałem z nim przez telefon, powiedział, że w weekend był na Hardcore Henry. Powiedział, że film jest na maksa potentegowany, ale się świetnie bawił. Więc ja to bardzo chętnie obejrzę. Nie wiem, czy uda mi się na to pójść do kina, ale bardzo chętnie to obejrzę. Twoje pytanie. Jakie jest twoje zdanie w temacie lektor, dubbing, napisy? Co, gdzie lepiej, a gdzie nigdy być nie powinno? Jakie znasz perełki polskiego dubbingu? No tutaj by się można rozwodzić nad tym i to długo. Więc tak, postaram się w miarę streścić. Ja powiem szczerze, jestem bardzo za tym, żeby odbierać coś w wersji jak najbardziej zbliżonej do tej, jakiej twórcy sobie zamierzyli. Ja rozumiem, że dubbing i tak dalej to jest jakiś tam naturalny proces, że to jest jakby normalne, że chcą jakieś filmy dla najmłodszych i albo takie filmy, które dzieci mogą obejrzeć, więc warto by o nich pamiętać i zrobić dla nich wersję dubbingową, ja to wszystko rozumiem, ale generalnie staramy się zrobić jak najbliżej tego i uwierzcie mi, zastanówcie, jak się zastanowicie na tym, to zobaczcie, że to w jaki sposób aktor wypowiada swoje kwestie, jak je mówi, jak ją łamie, gdzie nakłada nacisk, gdzie się emocjonuje bardziej, gdzie mniej, gdzie zaczyna mówić głębszym, trochę niższym głosem, gdzie mu się ten głos zaczyna łamać i to jak ten głos brzmi podczas tego wszystkiego, to jest olbrzymią częścią całej kreacji aktorskiej. I ja dlatego, może właśnie dlatego w sumie bardziej oglądam głównie filmy amerykańskie i angielskie, ponieważ język angielski znam. I ja mogę po prostu się odciąć, nie patrzeć na napisy i po prostu skupić się na tym, co słyszę, bo wiem, że wtedy dostaję jakby pełnię tego, co sobie aktor z reżyserem, ze scenarzystą wymyślili. Tak moim zdaniem być powinno. Lektor jest gdzieś jakimś takim półśrodkiem między dubbingiem a powiedzmy oryginałem, tak? Bo powiedzmy słyszymy ciągle, dociera do nas ten oryginał, ale lektor... Ja powiem szczerze, na lektorze się wielokrotnie przejechałem i ja powiem, że nie jestem w stanie do końca oglądać, ponieważ stara się mówić też wyraźnie, to są w końcu nasi polscy lektorzy wykształceni z doskonałą dykcją i interpunkcją i wymową. Dlatego taka dykcja też niestety wymaga, żeby momentami mówić trochę wolniej. A aktorzy w filmach bardzo często mówią szybko. Dlatego lektor nie jest w stanie tego tak szybko przeczytać, i po prostu albo nie tłumaczy części, na przykład jest tak, że tłumaczy część wypowiedzi, albo tłumacze starali się na własną rękę po prostu z tego, co powiedział aktor, wyciągnąć powiedzmy sens i jakoś to w jednym zdaniu ubrać. I czasami to powiedział się tak pokracznie, na zasadzie ja słyszę lektora, ale też słyszę, co ten aktor mówi, i mówi, nie, on centralnie coś innego powiedział w tej chwili. Więc na tym się przejechałem wielokrotnie i mnie to na przykład boli, ponieważ mówię, wiem, że jest dużo osób, które nie znają angielskiego i oglądają to i po prostu tracą. I autentycznie uważam, że ktoś, kto nie zna angielskiego, kto ogląda filmy z lektorem, albo kto nawet nie ma szans obejrzeć z lektorem, chociażby zna angielski, to ogląda film z dubbingiem, on traci. To i na przykład autentycznie, był teraz w kinach Batman vs. Superman i była wersja z dubbingiem. To swoje dziecko bierze na film z dubbingiem, na film, przepraszam, o Batmanie. To jest dla mnie niepojęte. Ale znajomy z pracy był ze swoim synem właśnie na Batmanie i Supermanie w wersji z dubbingiem i powiedział, że jacyś gostkowie, trzech, czterech chyba typów, ale takich karków po prostu łyse tutaj wszystko, i po prostu takich napakowanych z tatuażami z tym, weszli jak już było ciemno, czyli ewidentnie gdzieś tam się czaili, bo im wstyd, że idą na film z dubbingiem, weszli sami bez dzieci i usiedli i oglądali film z dubbingiem. Ja powiem szczerze, dla mnie ktoś taki nie ma prawa oceniać gry aktorskiej. A ten, mówię, może to być kontrowersyjne, co teraz mówię, ale dla mnie ktoś, kto ogląda film z dubbingiem, film fabularny, nie ma prawa oceniać aktorstwa. Bo ze względu na to, co powiedziałem. Więc mówię, na dubbing, jeśli chodzi o dubbing, tylko w kreskówkach. I tam się sprawdza, i tam to działa. I powiem szczerze, mamy naprawdę, widziałem
wiele kreskówek, które po prostu były, no, chociażby słynne dubbingi Shreka, tak? Pytałeś się mnie o perełki. Po prostu Shrek jest genialnie. Jerzy Szturb w roli osła, no to jest jedna z kultowych postaci. Nie sam osioł, tylko osioł w interpretacji Jerzego Sztura. Potem sobie pamiętam, obejrzałem Shreka w oryginale i osioł w interpretacji Ediego Murphy'ego jest czymś zupełnie innym. Jest genialny ciągle, super, ale jest zupełnie inną postacią, znaczy może nie zupełnie inną postacią, ale jest, ma zupełnie inne jakby takie zabarwienie psychologiczne. Można o czymś takim mówić w przypadku takich postaci, ale jednak, jest to po prostu było coś fenomenalnego. I powiem szczerze, ja jak idę na film ze swoim dzieckiem, oglądam wersję z dubbingiem, nie czuję wtedy, żebym coś tracił, bo jednak mam jakieś takie dziwne poczucie, że aktorzy przy filmach animowanych się jakoś bardziej starają i faktycznie jakoś to starają się zabarwić emocjonalnie i to fajnie brzmi i naprawdę mi to nie przeszkadza. Ale na przykład jak na jakiś film się nie uda pójść, był na przykład teraz Zwierzogród i Basia na nim była z dziećmi, ja nie mogłem z nimi iść niestety i pewnie już teraz sam na niego nie pójdę, ale i teraz wiem, że jak będę go oglądał, to podejrzewam, że kupię sobie DVD i obejrzę wersję oryginalną, w sensie angielską, bo też jednak jest to bliższe temu, co, bo to jest film produkcji amerykańskiej, więc jest to bliższe temu, co twórcy sobie wymyślili. Tak samo zrobiliśmy z Frozen. Ale z drugiej strony, jak byliśmy na ostatnio na W głowie się nie mieści, no przecież kapitalny dubbing tam był. Ja po prostu byłem po prostu posikany na tylu scenach, była ta jedna dobra, nie będę mówił teraz konkretnych scen, bo to by za długo trwało, już za długo ta odpowiedź trwa, przepraszam was bardzo. Ale to jest temat naprawdę rzeka. Więc reasumując, uważam, że zdarzają się perełkowate dubbingi. Nie mówię, że nie. Niestety to są głównie filmy animowane. W filmach fabularnych ja czasami słyszę te rzeczy i mówię, mam wrażenie, że do filmów animowanych nasi aktorzy się starają, do filmów fabularnych już nieco gorzej. Więc poza tym napisy. Napisy, tylko i wyłącznie napisy, nawet jak nie znacie języka, to jest to samo jak ja oglądam jakieś filmy, nie wiem, francuskie, włoskie, cokolwiek, to ja, okej, muszę czytać napisy, żeby wiedzieć, co mówią, ale dociera do mnie barwa i melodia głosu aktora, czyli dociera do mnie jakby pełnia przekazu i to jest to, na czym mi zależy. I to jest to, co jest najważniejsze, żebyście wybrali, jeżeli jesteście w stanie oglądać film z lektorem, żeby zrozumieć, co mówią, ale mimo wszystko się skupić i słyszeć, jak to brzmi w oryginale, to tak róbcie. Dla mnie po prostu chodzi o to, tak powtórzę to, co powiedziałem na początku, żeby oglądać taką wersję jak najbardziej zbliżoną do tego, co sobie twórcy wymyślili. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Gdybym to zrobił w Przemyśleniach Geeka, to by ten film pewnie trwał z 20-30 minut, ale już kończę, bo wiem, że za długo gadam. Ale dzięki bardzo, Piotrek, za pytanie, bo to było super pytanie. Radek Zemsta. Pytanie, jak stricte polska tematyka, film, książka, historia, etc. według Ciebie powinna znaleźć się w grze planszowej? Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie. Kolejne do przemyśleń Geeka. Znaczy powiem szczerze, ja tak sobie myślałem, że no, mamy kultowe postaci. Ja uważam, że Wiedźmin, ja wiem, to jest... Dajcie mi szansę. Wiedźmin... Ja jestem jedną z tych osób, której się Wiedźmin planszowy podobał. Podobał, no fajnie mi się w niego grało. Nie spodziewałem się nie wiadomo czego, może dlatego i nie poczułem się rozczarowany i mi się naprawdę fajnie w tę grę gra. Natomiast wiem, że to nie jest to, co można by, że tak powiem, z tej postaci, z tej fabuły wyciągnąć, więc nawet ja o tym kiedyś rozmawiałem z Ignacym Trzewiczkiem, jak byłem na Portalconie rok temu. I się go pytałem, czy kurczę, może Portal by się kiedyś podjął zrobienia gry Wiedźmin, tylko takiej gry z mięsem, z dużą ilością w ogóle treści i z dużą ilością po prostu z jakimiś ciekawymi mechanikami. Moim zdaniem Ignacy Trzewiczek i Michał Oracz powinni po prostu usiąść razem i zrobić genialnego Wiedźmina z jakąś fantastyczną mechaniką, fantastycznie po prostu wyciągającego klimat tej powieści. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem, no takie postaci, wiesz, taką można by zrobić grę familijną, nie wiem, coś na zasadzie Pan Kleks, prawda? No przecież to są rzeczy, z których moim zdaniem można zrobić całkiem ciekawe gry. Jeśli chodzi o historię, no to tutaj, wiesz, no mamy gry typu Kolejka, Pan tu nie stał, które w jakiś tam sposób mniej lub bardziej trafny gdzieś tam do naszej historii nawiązują. Jest teraz gra, kurczę, jak ona się nazywa? Strike chyba. Strike, to mi kumpel pokazywał, że ją ma. O strajku właśnie tutaj, o historycznych wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej, prawda, z Lechem Wałęsą na czele. Powiem szczerze, ja widziałem tylko jak ta gra wygląda, widziałem gigantyczny pion drewniany, taki chyba po prostu był jak ten, jak się mówi, kołek? Nie, kurczę, do hokeja,
Wiecie, o co chodzi. I on... Pak, no po angielsku. Wiem, jak to jest po angielsku, nie wiem, jak to jest po polsku. Hockey Pak. I po prostu takiej wielkości pion z podobizną Walensy i tam się człowiek przemieszczał po tej planszy. To wygląda bardzo fajnie. Nie wiem, to nie jest raczej głęboka gra z tego, co wiem, ale moim zdaniem jest to coś, o czym, co można by fajnie zrobić. My w ogóle kiedyś z moim kumplem, tym szefem sklepu aleplanszówki.pl, myśmy się w ogóle zastanawiali, żeby zrobić jakąś grę o współczesnej scenie politycznej. Z takim lekko satyrycznym zabarwieniem na zasadzie, żeby się nie bawić w politykę, żeby nie robić tak, że tutaj faworyzujemy, nie wiem, PiS albo faworyzujemy PO czy cokolwiek innego. Nie opowiadamy się za żadną ze stron. Taką satyryczną grę, którą każda ze stron jakby tutaj mogłaby zagrać i się dobrze przy tym bawić. To mógłby być ciekawy temat, myślę. Sięgnąłbym do polskich legend, słuchaj. Sięgnę do, wiesz, mam Smog Wawelski, Bazyliszek, Wars i Sava. Naprawdę, takie gry, takie, można nawet wziąć jakąś grę, która łączy w sobie kilka postaci właśnie takich z polskich legend. To jest naprawdę niesamowity potencjał. Kajko i Kokosz. Wiem, że jest gra Kajko i Kokosz, tak? Ale no, myślimy tutaj raczej w kategorii takich fajnych, dużych, porządnych gier. No, powiem ci tego, im bardziej o tym teraz myślę, jeszcze zanim myślałem o tym, zanim oczywiście zacząłem nagrywać, a teraz jeszcze im bardziej myślę, jak o tym mówię, tym więcej pomysłów mi przychodzi do głowy. Uważam, że mamy całą masę po prostu, że tak powiem, tematów, czy historycznych, prawdziwych. Nie wiem, czemu nie zrobić w ogóle gry z krzyżakami, z bitwą pod Grunwaldem w ogóle, jakby coś, bitwa pięciu armii, tylko z krzyżak, nie wiem, no cokolwiek, już teraz mu totalnie na ryby mówię. Ale przecież tego jest tyle. I w historii, i w naszych legendach, i w naszych bajkach, i w naszych serialach. No po prostu super, ja byłbym za tym. Zrobić jakąś, albo taką grę kryminalną po prostu, osadzoną po prostu od handlowaniu narkotykami i zabijaniu się nawzajem i osadzić to w świecie Pitbulla. No, ja bym to kupił. Mamy wydawnictwo Integra, które bardzo sumiennie przechodzi przez wszystkie polskie seriale. Zrobili grę Ojciec Mateusz, zrobili Alternatywy 4, Zmienników, zrobili świetną stawkę, większą niż życie. Więc możemy na nich liczyć, że prędzej czy później coś jeszcze zrobią. Może coś fajnego z czterema pancernymi i psem. Mówię, no i pomysłów jest masa. Co by nie rzucić jakiś taki znany, kultowy polski temat? Ja myślę, że każdy z nich by się nadawał na fajną, naprawdę fajną grę planszową. Tylko trzeba do tego podejść z głową. Nie robić z tego właśnie coś takiego, takie, żeby sobie dzieci pograły z rodzicami. Tylko nie, tak jak właśnie stawka większa niż życie. Stawka większa niż życie to jest gra dla gamerów. Dla prawdziwych gamerów. Moim zdaniem moglibyśmy takich rzeczy więcej mieć. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na twoje pytanie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym odpowiedział na wasze pytania, zadajecie je w komentarzach pod spodem i ja na nie odpowiem w filmiku za tydzień. Póki co, to dziękuję wam bardzo za uwagę. Wiem, że to trochę trwało dużo dłużej niż myślałem. Ale, moi drodzy, zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, ale przede wszystkim do oglądania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!